Wszyscy tęsknimy za kinem, teatrem czy wystawami. W Młodzieżowym Domu Kultury trwa Tydzień Kultury Niebanalnej. Na czym on polega? Tydzień Kultury Niebanalnej to cykliczna impreza organizowana od wielu lat, chyba tak wielu, że nawet nie pamiętam, którą edycję mamy w tym roku. A jest to impreza interdyscyplinarna, gdzie łączymy różne formy sztuki i prezentujemy to, co jest naszym zdaniem niezwykłe, co jest niebanalne, co wpisuje się w działania niszowe, chociażby lekcje Grotowskiego, które mamy w tym roku, spotkania z poetami, czy wystawy prac plastycznych, no i oczywiście prezentacje spektakli teatralnych. Ale to wszystko odbywa się w sieci, no bo tak naprawdę jest dużo obostrzeń i te spotkania teatralne czy wystawy, to wszystko jest właściwie w tej chwili w normalnej formie zakazane. No niestety, ubolewamy nad tym bardzo, chociaż planując Tydzień Kultury Niebanalnej we wrześniu mieliśmy gorącą wiarę w to, że uda nam się tę imprezę zrealizować w rzeczywistości, w rzeczywistym kontakcie z widzem. No ale stało się jak się stało, więc przenieśliśmy to, co można było przenieść, przenieśliśmy w rzeczywistość wirtualną. W tym roku niestety taka forma nas obowiązuje. Na szczęście te formy, które znajdą się, będą realizowane online, dało się w ten sposób zrealizować, no więc próbujemy. No właśnie, reżyseruje Pani spektakle i oczywiście one też trafiają do sieci. Tylko taka forma oglądania przedstawień jest w tej chwili możliwa. Gdzie można znaleźć te przedstawienia i o czym jest ostatnie przedstawienie, które Pani reżyserowała? Od 22 lat prowadzę Teatr Zapadnia. Ta forma online jest naprawdę formą ostateczną, ale ponieważ chcemy, żeby ta energia cyrkulowała, żeby nasi widzowie mieli kontakt z nami, w związku z tym zdecydowaliśmy się dwa przedstawienia udostępniać w sieci. Pierwsze z nich to Kamień Cierpliwości, to jest ten spektakl, z którym troszkę pozwiedzaliśmy świata i spektakl, który prezentowaliśmy w różnych częściach świata, na różnych festiwalach teatralnych. Natomiast nasz najnowszy spektakl pod tytułem Symbioza miał premierę dokładnie rok temu. Po premierze zagraliśmy ten spektakl zaledwie dwa razy. No i sytuacja się odmieniła troszeczkę, pandemia nam pokrzyżowała plany wyjazdowe też. Między innymi mieliśmy być w Stanach Zjednoczonych na festiwalu z tym spektaklem. I ten spektakl będziemy prezentować dzisiaj w ramach Tygodnia Kultury Niebanalnej. Link do tego spektaklu będzie udostępniony na Facebooku na stronie Teatru Zapadnia o godzinie 19:00 i dostęp do tego linku będzie trwał tylko 3 godziny, ponieważ jest to spektakl bardzo świeży, spektakl, który jeszcze ewoluuje, nad którym jeszcze ciągle pracujemy, ponieważ i zmiany w świecie zewnętrznym i w naszych wewnętrznych światach spowodowały, że troszkę ten spektakl ulega transformacji, więc my nie chcemy go za bardzo w sieci eksploatować i popularyzować, w związku z tym wyjątkowo z okazji Tygodnia Kultury Niebanalnej udostępniamy ten spektakl na 3 godzinki. Proszę powiedzieć, jako pani reżyser, czy takie przedstawienia online, które wymagają sfilmowania, oczywiście nie ma najważniejszego elementu, czyli widowni, ale czy one mogą urozmaicić trochę ten spektakl poprzez pokazanie detali, których często widz siedząc na widowni nie może wyłapać, bo jest za daleko lub ich nie dostrzeże, a pani reżyseruje również to, co jest ważne w tym właśnie momencie i można to lepiej pokazać, czy jest to jakaś lepsza forma w tym momencie pokazywania tego, co pani chce przekazać, czy trochę odziera widzów z tej spontaniczności i wolności interpretacji? Ja myślę, że udział widowni w spektaklu
i ta wspólnota, którą tworzy się w czasie rzeczywistym, jest nie do zastąpienia. I ja naprawdę, tak jak mówię, jest to ostateczna forma online. Myśmy spektakl nagrali zaraz po premierze, w trakcie występu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, bo chcieliśmy mieć rejestrację tego spektaklu. Myśmy nie nagrywali tego spektaklu z myślą, że będziemy go udostępniać w sieci i w taki sposób prezentować się widowni. Myśleliśmy też, że będziemy wysyłać ten spektakl na festiwale, więc postanowiliśmy go wtedy nagrać. To nagranie nie jest nagraniem realizowanym pod kamerę, dlatego momentami jest dosyć ciemno i ja myślę, że być może faktycznie pewne detale można dostrzec, kiedy spektakl jest zarejestrowany, ale tak naprawdę w teatrze chodzi o tę magiczną więź, która tworzy się pomiędzy widzem a aktorami i ten przepływ energii, to pole, które się wytwarza na skutek obecności jednej i drugiej strony. To jest po prostu nie do przecenienia i nie do zastąpienia. No ale nie traćmy nadziei. Ważne, że mamy przedstawienia chociażby online na chwilę obecną. Więc przypomnijmy, dzisiaj godzina 19 na stronie Teatru Zapadnia, tak? Tak, godzina 19, udostępniamy spektakl. Do godziny 22 będzie spektakl otwarty, będzie można go sobie obejrzeć. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że przynajmniej w jakimś stopniu będziecie Państwo mogli, będą widzowie nasi mogli doświadczyć tego spektaklu, dotknąć tego tematu, który prezentujemy i doświadczyć naszego sposobu postrzegania rzeczywistości i transformowania go na teatr.